Witam Was, kochani, serdecznie na serwerze kobel.pl oraz w mojej gildii Phoenix. Po dłuższej rozmowie z adminem serwera stwierdziłam, żeby fajnie było zrobić tą gildię w stylu, uwaga, tak, Vikingu. Piękny statek mi wyszedł, chociaż niedopracowany zbytnio. Muszę jeszcze nad nim dużo pracować. To jest magazyn. Trochę na wyrost, bo nie wiem po co mi te kolejne piętra. To miał być prosty, ewentualnie piętrowy budynek. No cóż, przesadziłam, ale wygląda jak na Wikingów. Nie chciałam robić takich typowo lepianek, jak to, czy siemianek, jak to robili Wikingowie. Chciałam się wzbić lekko wyżej. To nie musi być taka totalna osada. Może być przecież taka... Zmienię dzień. O! Może to być taka osada trochę już bardziej rozbudowana, jakby bardziej cywilizowana. Tutaj właśnie widzicie mury zamku. Jeżeli chodzi o wieżę, to pomógł mi Alucardą, dzięki. Też jeszcze chyba nie dopracowałam ich w kilku miejscach. No tutaj właśnie buduję już właśnie to nie zamek. Powiem, że Wikingowie zamków raczej nie używali. Jeżeli coś używali, to takich dużych domostw z ogromną strzechą, piętrami, trochę jak w stylu chińskim, że jest dach, piętro. Coś takiego mam zamiar zrobić. Może potem dam jakąś fotkę. Przygotowałam też działki dla tych, którzy będą chcieli tutaj się osiedlić, dołączyć do gildii, zbudować coś. Tylko, że te działki są dla tych, którzy umieją już budować. Ta działka z Alucardo, on ma teraz tyle zleceń, że nie daje rady. To jest dom Ketosa na 3 klejmy. Klejm jeden ma 16 klatek. Ale poprosiłam go, żeby się jednak z takim stylem przeniósł w las, do którego prowadzi ta droga, ten zbyt nowoczesny domek, którego... most. Dom w moście? Ciekawe. Zbyt nowoczesny most, zrobił go drewniany potem. I to zajebiste, proszę za wyrażenie, ścieżynka. To jest jedna działka już przyznana, a tutaj działka Ketosa, którą... Tutaj obiecał zrobić młyn wodny. Zobaczymy. Tak, niestety póki co na tym wszystkim kuruje maszyna, znaczy fabryka do robienia żelaza. Nie, trzeba będzie na pewno jakiś zabudować liśćmi, żeby to wyglądało bardziej jak jedno wielkie drzewo. A to zajmę się jeszcze później. Jak widzicie, niewiele jest tutaj zrobionych, dopiero buduję. Tu natomiast będzie targ. Już bejkony są ustawione, chociaż to ja stwierdził, że lepiej by było, gdyby to były 3 bejkony. Wtedy te promienie wyglądałyby jak takie szpony wystające z ziemi. Coś jakby Thorn tu stał i trzymał swoje te widły. Pomyślę. Niestety bejkony to tu jest, powiedzmy, surowiec ekskluzywny. Czyli bardzo drogi. Sam serwer jest fajny. Polecam, szczególnie, że już ma 13 miejsce na liście najlepszych serwerów. Ma ponad 70 lajków i mam nadzieję, że dzięki temu filmowi jeszcze mu trochę tych lajków dojdzie. Teraz taka mała ciekawostka. To jest jedyny serwer, którego nie trzeba reklamować na innym serwerze na czacie. Czemu? Ale proste. Wystarczy postawić kobel i tabliczkę.pl. Każdy się od razu skapnie, o co chodzi, ale to wszystko jest jak
tajemnica Polishinera. Na czacie nie ma, więc nie ma reklamy obcego serwera. Więc jak jesteście na jakimś serwerze, stawiacie wszędzie takie klocki z takim napisem na takiej tabliczce. A będzie chyba najlepiej, jak może być. No cóż, kochani, to tym pięknym widokiem was żegnam i pokażę wam ewentualne późniejsze update'y, które mam nadzieję zrobić. No to pa!